Ofir i Tarsisz to lokalizacje wielokrotnie wspominane w Starym Testamencie. Gdzie znajdowały się te niezwykłe miejsca? W jaki sposób związane były one z kopalniami króla Salomona? Czy istnieją jakieś naukowe dowody, które mogłyby potwierdzać ich istnienie? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Najważniejszą rzeczą związaną z miastami Ofir i Tarsisz jest fakt, iż były one faktycznymi tak zwanymi kopalniami króla Salomona. Jednak w żadnym fragmencie Biblii nie znajdziemy wzmianki, iż bogactwo króla Salomona pochodziło z kopalni. W rzeczywistości źródłem złota, srebra oraz innych cennych kruszców, w których posiadaniu był król Salomon, były dwa miasta lub miejsca, Ofir oraz Tarsisz. Obie lokalizacje były wielokrotnie wymieniane w Starym Testamencie jako miejsca pozyskiwania bogactwa przez króla Salomona. Ofir zostało po raz pierwszy wspomniane w pierwszej księdze królewskiej. Król Salomon panował w Izraelu. Był w dobrych stosunkach z Hiramem I, królem Tyru, fenickiego miasta nad Morzem Śródziemnym, które znajduje się w obecnym Libanie. Salomon zbudował w Ejson Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu flotę, zaś Hiram posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. Po zbudowaniu floty i wyposażeniu jej w ludzi, po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd 420 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Z Ofiru flota Hirama przywiozła również drewno sandałowe w ilości, której nigdy później nie widziano, oraz wielką ilość drogocennych kamieni. W drugiej księdze kronik zostało wspomniane, iż Huram wysłał Salomonowi flotę oraz żeglarzy, którzy razem ze sługami Salomona dotarli do Ofiru, wzięli stamtąd 450 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Są to dwa opisy tej samej wyprawy, jednak zawierają one różne ilości przywiezionego z Ofiru złota. Z Ofirem związany był również ojciec Salomona, król Dawid. Przeznaczył on na budowę świątyni 3000 talentów złota, z Ofiru i 7000 talentów srebra oczyszczonego, aby pokryć ściany świątyni. Ofir we wszystkich fragmentach, w których został wspomniany w Biblii, utożsamiany jest z miejscem pełnym złota. Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze, nie płaci się za nią złotem z Ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem. Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie. Królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze, ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru. Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto i śmiertelnika droższym niż złoto z Ofiru. W księdze Tobiasza mamy wzmiankę, iż Jerozolima oraz świątynia Salomona po zniszczeniu przez wojska babilońskie pod wodzą Nabuchodonozora II w 587 lub 586 roku przed naszą erą zostanie odbudowana przy wykorzystaniu kamieni szlachetnych z Ofiru. Bramy Jerozolimy będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a wszystkie mury twoje z drogich kamieni. Wieże Jerozolimy będą zbudowane ze złota, a wały ochronne ze szczerego złota. Ulice Jerozolimy wyłożone będą rubinami i kamieniami z Ofiru. Miasto Tarsisz również wymieniane jest w Biblii w kontekście bogactwa, które pozyskiwał Salomon. Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co 3 lata przywożąc Tarsisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Dzięki temu król Salomon swym bogactwem przewyższył wszystkich królów ziemi. Tarsisz w przeciwieństwie do Ofiru było stałą pewnością miastem, co zostało potwierdzone w księdze psalmów. Królowi Tarsisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. Skoro Tarsisz posiadało króla, musiało więc być starożytnym miastem, z którym król Salomon prowadził wymianę handlową i pozyskiwał z tego miasta drogocenne minerały. Późniejszy król Judy Jozafat, potomek Salomona, wystawił flotę dalekomorską wraz z królem izraelskim Ochozjaszem. Chcieli wspólnie pozyskiwać bogactwo z Ofiru oraz Tarsiszu, jednak flota została zniszczona przez Boga pod Ejson Geber z uwagi właśnie na sprzymierzenie się Jozafata z Ochozjaszem, który źle postępował. Ofir oraz Tarsisz to miejsca, w których znajdowały się bardzo duże zasoby złota, srebra oraz innych drogocennych materiałów. Zgodnie z zapisami Biblii, to właśnie te miejsca utożsamiane były z kopalniami króla Salomona i przyczyniły się do zbudowania jego wielkiego bogactwa. Czy możliwe jest, by miejsca te faktycznie istniały? A jeśli tak, to gdzie się znajdowały?
Umiejscowienie Ofiru oraz Tarsiszu wydaje się obecnie niemożliwe. Istnieje kilka teorii na temat lokalizacji Ofiru. Jedna z nich umiejscawia Ofir w Indiach w starożytnym regionie Tamil. Teoria ta znalazła uznanie wówczas, gdy stwierdzono, iż hebrajskie słowa oznaczające papugę, pawia, kość słoniową i małpy pochodzą od klasycznych słów tamilskich. Najbardziej prawdopodobne jest to, iż Ofir znajduje się we współczesnym mieście Puwar, w stanie Kerala w Indiach. W XIX wieku Max Müller zidentyfikował Ofir jako starożytne królestwo Abira, wymieniane m.in. w Mahabharacie. Obecnie kraina ta zajmuje obszar w pobliżu rzeki Indus w stanie Gujarat w Indiach. Zgodnie z badaniami, które w X wieku przeprowadził leksykograf David ben Abraham Al-Fasi, Ofir utożsamiano z Serendip, starą perską nazwą Ceylonu, a więc Sri Lanki. Inne teorie sugerują, iż Ofir położone było w Afryce. Dokładną jego lokalizację próbował ustalić towarzysz Vasco da Gamy, Tome Lopez. Jego zdaniem Ofir był starożytną nazwą Wielkiego Zimbabwe, głównego centrum handlu złotem w regionie subafrykańskim w okresie renesansu. W liście napisanym w maju 1500 roku przez Petera Martyra stwierdził on, iż sam Krzysztof Kolumb uznał, iż Ofir to w rzeczywistości wyspa Haiti. Z kolei teolog Benito Arias Montano proponował, by szukać Ofiru w nazwie Peru. Swą teorię oparł na tym, iż rdzenni Peruwianczycy byli potomkami biblijnego Ofira oraz Sema. Tarsisz natomiast zdaniem naukowców znajdowało się w Hiszpanii. Uczeni identyfikują Tarsisz z Tartessos, portem w południowej Hiszpanii, który przez autorów klasycznych opisywane było jako źródło metalu dla Fenicjan. Natomiast Józef Flawiusz utożsamiał Tarsisz z miastem Cylicja w Tarsie. Teoria ta uznała jeszcze większe uznanie w kręgach naukowych. Jednoznaczna lokalizacja Tarsiszu, podobnie jak w przypadku Ofiru, jest jednak niemożliwa, gdyż na obszarze śródziemnomorskim istniało wiele miejsc o podobnych nazwach, które związane były z wydobyciem różnych metali. W jednej z ksiąg odnalezionych w Hiszpanii pod tytułem General Collection of Philippine Island Related Documents autor zademonstrował, w jaki sposób można znaleźć Ofir. Zdaniem dokumentu numer 98, datowanego na lata 1519-1522, Ofir można odnaleźć podróżując z przylądka Dobrej Nadziei w Afryce do Indii, Birmy, Sumatry, Wysp Korzennych, Borneo, archipelagu Sulu, a następnie do Ofiru nad Oceanem Spokojnym. Ofir, zdaniem tej księgi, znajduje się przed Chinami w kierunku morza, gdzie wiele wysp, np. wyspy Korzenne, Chińczycy oraz Lequios, spotykają się, by handlować. Tylko współczesne umiejscowienie Filipin odpowiada temu opisowi. Czy jeśli więc naukowcy nie potrafią wskazać dokładnej lokalizacji tych miejsc, to jest to równoznaczne z tym, iż one nigdy nie istniały? Czy też być może istnieją jakieś dowody potwierdzające, iż były to realnie istniejące miejsca? W 1946 roku w Tel Kwasil, współczesnym Tel Awiwie w Izraelu, odnaleziono odłamek ceramiczny, który datowany jest na 8 wiek przed naszą erą. Na odłamku w piśmie paleohebrajskim odnaleziono napis: Złoto Ofiru do lub dla Bet Horon 30 szekli. Znalezisko to zdaje się potwierdzać fakt, iż Ofir istniał naprawdę i sprowadzano z niego złoto. Czy biblijne lokalizacje Ofir i Tarsisz rzeczywiście istniały? Czy były to miejsca utożsamiane z kopalniami króla Salomona? Czy z nich pochodziło wielkie bogactwo tego króla? Czy odnalezienie szczątków ceramicznych z nazwą Ofir jest wystarczającym dowodem na ich istnienie? Czy wobec tego pozostałości tych miast oraz prawdopodobnie wielkiego ich bogactwa należy szukać na podstawie istniejących zapisów? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.